Wie pan, przez 12 godzin przebywania tak samo w terenach muru aresztu, gdzie trzeba cały czas uważać na to, co zrobi osadzony i doproszę do różnych nielegalnych kontaktów, czy też na ich również bezpieczeństwo zwracać uwagę, to po iluś tam latach naprawdę człowiek się wypala. Już nie mówiąc po 20 czy po 25 latach. To odpowiedzialność ciąży na państwu bardzo duże. Bardzo dużo. Ja się doświadczyłem tej odpowiedzialności, bo bardzo łatwo jest w razie czego zostać przez prokuratora postawione zarzuty niedopełnienia obowiązków i porównie bardzo ciężko się je zbroić. Co było teraz niedawno w sposób naszego kolegę, gdzie musieliśmy go bronić przez 2 lata. Prawda?